Tymczasem zobaczmy na inne wyniki. Kolumbia, Portugalia, Francja, Szwajcaria, Hiszpania. Po rzutach, nie po doliczonym czasie gry, Brazylia. No i po rzutach karnych Belgia. Lądują w następnej rundzie. My zagramy z Kolumbią w ćwierćfinale. Zobaczmy może klasyfikację strzelców, bo ta jest na pewno bardzo ciekawa dla nas. Prowadzi Robert Lewandowski. Aguero na drugim miejscu, już go na pewno nie dogoni, bo Argentyna odpadła z turnieju. Na trzecim miejscu jest Alvaro Negredo z dorobkiem 4 goli. No i zagrajmy ten ćwierćfinał. Jak widzimy, Robert Lewandowski wykluczony z gry na jeden mecz. No ale jak my sobie poradzimy bez niego? Przecież nikt inny nie strzelał goli w naszej drużynie, tylko właśnie on. Będzie bardzo ciężko. No ale wraca do gry Sebastian Benisz. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem zostawić Jędrzejczyka, bo tak mi podpowiada gra. A więc niech będzie Jędrzejczyk na lewej obronie. Polska, Kolumbia. Zapraszam na to spotkanie. Drużynie Kolumbii i gwiazdy. James Rodriguez, czy też Jackson Martinez. Jest też Falcao. No naprawdę bardzo imponująca ofensywa, której możemy się nie przeciwstawić. No ale nie osądzajmy naszej drużyny od samego początku. Już mamy strzał pierwszy Pawła Broszka. No Ospina będzie miał tutaj trochę roboty na pewno, znając naszą drużynę. No a tymczasem Martinez strzela na 1-0. Bardzo piękne uderzenie, zresztą z bardzo daleka. No to jest jego znak firmowy. Jackson Martinez na 1-0 prowadzi Kolumbia. No ale my się na pewno nie poddamy. Przypomnijmy sobie ten mecz z Koreą. Przecież przegrywaliśmy 1-0. Nie wyglądało to dobrze z początku. No ale też z drugiej strony mieliśmy Roberta Lewandowskiego, tymczasem Falcao i mamy już 2-0. Nie wygląda to dobrze, no ale cóż ja mogę poradzić, możemy tylko i wyłącznie trzymać kciuki za naszą reprezentację, która i tak już zrobiła wiele, ponad miarę, przecież pokonaliśmy Argentynę, no to jest niesamowita drużyna, nie tylko Argentyna, ale i my, bo okazaliśmy się po prostu lepsi, z tyloma kontuzjami w drużynie. No a tymczasem Kolumbia już prawie strzela trzeciego gola. No miejmy nadzieję, że czwartego tutaj już na pewno nam nie strzeli. Tymczasem znowu Kolumbia, no i obrońca wybija tą piłkę. Zagrajmy jeszcze raz jakąś dokładniejszą piłkę do Pawła Broszka. No ale ten też łapie kontuzję. No i musimy go zmienić na Marcina Robaka. Marcin Robak, to jest jego debiut w Mistrzostwach Świata. No, chciał zagrać teraz nasz Piotr Zieliński do Adriana Mierzejewskiego na lewe skrzydło, no ale się nie udało. No i a teraz Kolumbia. No ale broni Artur Boruc. No on też jest naszą nadzieją. No, a tymczasem Marcin Robak, on nie jest zbytnio poważany, jeżeli chodzi o hierarchię naszych napastników. Jest dopiero trzecim napastnikiem, a nie przecież jeszcze mówiłem o Arturze Sobiechu w poprzednim albo dwa spotkania wcześniej. No ale może teraz udowodnić Marcin Robak, że wszyscy się mylili. No i teraz niezłe uderzenie, no ale broni to Ospina. No trzeba też brać to na poprawkę, że tu jest bramce Ospina. To jest naprawdę świetny bramkarz. Tymczasem Marcin Robak. No to było bardzo groźne uderzenie naszego napastnika, który grał m.in. w Pogoni Szczecin. No a teraz ma kolejną okazję Marcin Robak. No i aż się po prostu podekscytowałem. No ale to był tylko słupek. Tylko słupek i być może to wszystko przesądziło już, że z tą Kolumbią możemy nie wygrać. Artur Jędrzejczyk, jeszcze jedna szansa, Robak, no i niestety niecelnie. Musimy chyba powoli się żegnać, powoli pakować walizki, bo my z tą Kolumbią nie wygramy. Jeszcze Artur Boruc nas ratuje, tak jak w meczu z Austrią kiedyś na Euro 2000.
8. Marcin Robak, niesamowity zwód. No ale to mu po prostu już i nam nie pomoże. Jeszcze Robak, no ale sam w pojedynkę całej obrony Kolumbii to on nie pokona. Szkoda, szkoda, że nie ma Roberta Lewandowskiego. To by się inaczej potoczyło, ja przysięgam Państwu i Wam. No ale niestety, przegrywamy z Kolumbią 2-0. Kolumbia była po prostu lepsza i życzymy jej jak najlepiej w dalszej drodze po Puchar Świata. My odpadamy w ćwierćfinale. Myślę, że zrobiliśmy dobry wynik. Bardzo dobrze się zaprezentował Robert Lewandowski. Na pewno Artur Boruc, który wiele strzałów wybronił w tym turnieju. Szkoda, szkoda być może tego meczu z Nigerią, który przegraliśmy w grupie i gdybyśmy z tego pierwszego miejsca wyszli, być może byłoby lepiej. Kto wie, no tego już się nie dowiemy. Szwajcaria wygrywa sensacyjnie po rzutach karnych z Brazylią, natomiast Hiszpania również po rzutach karnych awansuje po meczu z Francją. Hiszpania gra dalej. A więc tylko i wyłącznie nasz mecz ćwierćfinałowy nie rozstrzygnął się po rzutach karnych. Bardzo wyrównane mistrzostwa. Szwajcaria kontra Portugalia wygrywa Portugalia po rzutach karnych. To jest bardzo, bardzo dziwny turniej. Czy będą rzuty karne teraz? No, strzelam. No, kolejne rzuty karne i wygrywa Kolumbia. Ja kibicuję osobiście Kolumbii. No ale jednak Portugalia wygrała te całe mistrzostwa 4-2, aż wygrywa Portugalia z Cristiano Ronaldo oczywiście na czele, natomiast no najlepszym strzelcem w Portugalii był jednak Helder Postiga, 7 goli, no i w ostatniej chwili strącił Roberta Lewandowskiego na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, natomiast na trzecim miejscu uchował się Sergio Aguero, który przecież zagrał tylko 4 mecze. Ja bardzo Wam wszystkim i Państwu dziękuję. To były Mistrzostwa Świata w wydaniu Sensible World of Soccer. No i zapraszam na kolejne moje filmiki. To były naprawdę dobre mistrzostwa, emocjonujące. No i mam nadzieję zagrać kolejne razem z Wami. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. To byłem ja, Maniek. Cześć.